Witam serdecznie. Kochani, jesteśmy w przepięknym terenie, który niedługo przemieni się i tutaj, gdzie widzicie w tej chwili, na razie to jest pole, ale będzie rosła zielona trawka i tutaj powstaje osiedle. Pierwsze polskie osiedle na południu Paragwaju. Ty się cieszysz? Bardzo! To nasz przyjaciel Kostia, Agusia, moja kochana żona. A to jest taki plener, zobaczcie. Wyobraźcie sobie mieć taki widok z okien waszego domu. Tak? Tam my dojdziemy jeszcze do przodu. Dokładnie przed nami. W tej chwili, jak prosto tak zrobimy w tej chwili klip, to będzie widoczny dom nasz. Tak, dosłownie tam daleko, po drugiej stronie. A tutaj te drzewa, które widzicie z przodu, to jest park. To jest park, możemy nazwać to park osiedlowy, ponieważ to jest park około 2,5 hektara. My zejdziemy później do tego parku. A teraz idziemy w dół osiedla, żeby pokazać dokładnie, co tutaj jest, tak? Ponieważ tutaj mamy w planie założenie to ulic. Wzdłuż uliczek będą rosły palmy, tak? I faktycznie już część działek jest sprzedanych, zostało jeszcze trochę. Także planujemy do końca roku, a tak naprawdę do końca listopada, już całkowicie zamknąć te przepiękne widoki. Widoki są przepiękne. Miejscowość jest częściowo górzysta. Trochę wieje, więc będę musiał tak trochę trzymać kamerkę. I w związku z tym na razie pokażemy wam w tym krótkim filmiku wejście od strony Agusia, jaka to jest strona tam, pamiętasz? Chodzi o kierunek świata? Tak, kierunek świata, już nie pamiętam. To jest tam patrzymy, teraz patrzymy na południe, teraz, dosłownie, w tej nie, chwili nie, patrzymy. Teraz patrzymy na wschód. Wschód? Tak, teraz idziemy na południe. Teraz idziemy na południe, tak? Tak, i oczywiście zachód. Dobrze. Dalej, a tutaj jest... Także to pole, co tutaj widzimy, ten przepiękny teren, on właśnie jest przeznaczony pod osiedle. Do miesiąca stycznia to wszystkie rośliny będą już wyjęte, bo na razie to rośnie soja, tak? Ale już można ten teren, ponieważ on się należy do nas, ale według kontraktu, no, rośliny muszą dojrzeć, tak? I tam widzicie przed sobą miejsce na park. Także jest przepięknie. Widoki tego lasu, góry, wzgórza. Jest cudownie. Czterek jest w tej chwili. Także nie da się odczuwać za mocno. Kawałek, jak się zobaczy. To jeszcze jest kawałek. Tak, to drzewa tutaj po lewej stronie. Kawałek.